W przyszłym roku rozpoczynamy świętowanie ogólnoświatowego, jubileuszowego roku Jakubowego. Takie wydarzenie dzieje się rzadko, ponieważ w średniowieczu papież podjął decyzję o tym, że w roku, w którym święto świętego Jakuba przypada 25 lipca w niedzielę, to zawsze taki rok będzie obchodzony jako jubileuszowy. A wiąże się to z licznymi przez wieki pielgrzymkami do Santiago de Compostela, czyli grobu świętego Jakuba, starszego apostoła. Drogi prowadzące do Santiago de Compostela biegną przez całą Europę. Są nazywane od niedawna europejskim szlakiem kulturowym. Jak również na ich całość składają się poszczególne odcinki. Mamy tę przyjemność, że przygotowując się do roku Jakubowego, został stworzony portal poświęcony lubuskiej drodze świętego Jakuba. Tenże portal przybliża drogę rozpoczynającą się od murowanej guśliny spod kościoła świętego Jakuba apostoła i prowadzi do Słubic nad Odrą, gdzie dalej jest kontynuowany przez Frankfurt i biegnie przez Niemcy w kierunku Santiago de Compostela. Portal ma służyć pomocą dla wszystkich, którzy chcieliby coś dowiedzieć się o tej drodze lubuskiej, jakieś praktyczne informacje zaciągnąć. Mamy też tak, że na tym portalu można również skorzystać z filmu, z audiobooka, z galerii zdjęć, którą nazywamy albumem. Zapraszamy wszystkich serdecznie i życzymy miłych przeżyć.